Marzenie o pobiciu przez tworzy towarzyszyło mu od dziecka. Najpierw były to tylko nieśmiałe myśli małego chłopca, potem coraz bardziej realny plan na życie, który stał się rzeczywistością. Pierwszy raz wzbił się w powietrze w wieku 16 lat, siedząc za sterami szybowca. Potem były paralotnie, motolotnie, samoloty i w końcu najbardziej egzotyczny pojazd widywany w przestworzach – wiatrakowiec. Kamil Antkowiak projektem wiatrakowca wygrał konkurs Gdyński Biznesplan w roku 2011. Aktualnie w Gdyni trwają prace konstrukcyjne nad budową prototypowej innowacyjnej maszyny, która ma pobić światową konkurencję. Wiatrakowiec łączy w sobie zalety wielu statków powietrznych. Potrafi operować z bardzo krótkich lotnisk, lata w turbulentnych warunkach, tak jak śmigłowce. Potrafi zmieścić się w garażu, co jest bardzo nietypowe dla statków powietrznych. Nie potrzebuje specjalnego hangaru. Jest tani w utrzymaniu i tani w obsłudze. Mój projekt budowy wiatrakowca, mam nadzieję lepszego od konkurencji, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, co byłoby niemożliwe bez gdyńskiego biznesplanu. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, w którym Kamil Antkowiak rozwija prace badawcze nad swoim wiatrakowcem. To prawdziwa wizytówka biznesowej mapy Gdyni. Gdyni przedsiębiorczej, innowacyjnej, kreatywnej. Miejsce to zostało stworzone dla rozwoju innowacyjnych firm, produktów i zaawansowanych technologii. Park po rozbudowie stanowić ma siedzibę 400 innowacyjnych przedsiębiorstw, co czyni go największą tego typu instytucją w Polsce. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym swoje siedziby mają prężnie działające firmy, głównie z takich branż jak informatyka, biotechnologia, inżynieria i automatyka, ochrona środowiska czy design i multimedia. Wiele z tych firm to uczestnicy i laureaci konkursu Gdyński Biznesplan. To firma Iwona Software, tworząca i wciąż doskonaląca oprogramowanie komputerowe w zakresie syntezy mowy na najwyższym światowym poziomie. Produkty firmy wyróżniają się innowacyjnymi i niestandardowymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu są wdrażane w najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsięwzięciach. Firma tworzy i rozwija wielokrotnie nagradzany na świecie syntezator mowy Iwona, program zmieniający tekst na mowę. Łukasz Osowski wraz ze wspólnikiem Michałem Kaszczukiem pracę nad syntezatorem mowy rozpoczęli jeszcze w czasie studiów na Politechnice Gdańskiej. W 2003 roku zaprezentowali swój projekt jurorom pierwszej edycji konkursu Gdyński Biznesplan. Zdobyli drugie miejsce. Three rings for the elven kings under the sky. Seven for the dwarf lords in their halls of stone. I am not a human. Would you believe? Początek firmy był taki, że mieliśmy pomysł, studiowaliśmy na Hollywoodzie, mieszkaliśmy w akademiku i tam pracowaliśmy, każdy w swoim miejscu. I gdy tylko usłyszeliśmy o gdyńskim biznesplanie, to natychmiast nam się zaświeciła lampka, to jest to, trzeba tam aplikować i zadziałać. Był to dla nas taki po prostu kopniak do przodu. Ten kopniak uwolnił cały potencjał założycieli firmy i jej programistów. Potencjał, który wydaje się nieograniczony, czego dowodem są kolejne nagrody, kolejne kraje i kontynenty, które podbija firma Iwona Software. Międzynarodowe rynki podbija także firma Bilander IT, tworząca innowacyjne rozwiązania do analizy danych. Dane zbierane są z różnych systemów informatycznych, analizowane i na ich podstawie tworzone są szczegółowe raporty, dzięki którym firma może optymalizować koszty, zwiększać swoją konkurencyjność, a zarządzanie przedsiębiorstwem staje się łatwiejsze i bardziej efektywne. Historia firmy Bilander IT, którą kieruje Piotr Janczyk, zaczęła się od wygrania konkursu Gdyński Biznesplan w roku 2008. Był to początek dynamicznego rozwoju firmy. Małe pomieszczenie tutaj w PPNT, no, w którym się wszystko zaczęło. Zaczęliśmy tworzyć rozwiązanie w dwie osoby. Po czterech latach zespół już teraz liczy 20 osób. Wdrażamy rozwiązanie w średnich, w największych firmach na całym świecie. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym mieści się także siedziba firmy Nova Res – Wydawnictwo Innowacyjne. Firma założona przez Krzysztofa Szymańskiego i Wojciecha Gustowskiego świetnie sobie radzi i skupia się przede wszystkim na wydawaniu literatury pisanej przez debiutantów.
Właściciele firmy, widząc zmieniającą się rzeczywistość, odważnie stawiają na nowe technologie. Obok tradycyjnych książek coraz ważniejsze miejsce w portfolio wydawnictwa zajmują audiobooki oraz książki elektroniczne, czytane na tabletach i smartfonach. Innowacyjność wydawnictwa Novares, a także pomysł na biznes obarczony dość dużym ryzykiem, ale też dużym potencjałem, urzekł jurorów konkursu Gdyński Biznesplan, którzy w roku 2007 przyznali mu pierwsze miejsce. Sam konkurs dużo nam dał, a przede wszystkim zmotywował nas do tego, żeby cały pomysł spisać. Spisując pomysł na biznes, wiele rzeczy się zmieniało i pozwoliło nam to tak naprawdę uzmysłowić sobie, jak wiele jeszcze jest przed nami, jak wiele musimy się w przyszłości nauczyć, jakie mogą być potencjalne trudności, zagrożenia, a jakie mogą być potencjalnie korzyści z prowadzenia takiego biznesu, jaki prowadzimy. O powodzeniu w biznesie decyduje tak wiele różnych czynników, że stworzenie przepisu na idealny biznes jest niemożliwe. Ale pewne jest jedno. Ważne są podstawy. Wychowanie, edukacja, stymulowanie zainteresowań, rozwijanie pasji. Ja mam marzenie, że chcę mieć samochód samochód kempingowy z naklejkami. Chciałabym dostać świadakie. Chciałabym zostać dentystką, tak jak mój tata. Chciałabym zostać treserką kotów i psów. O swoich marzeniach opowiadały dzieci z klubu przedszkolaka Montessori w Gdyni. Jego założycielką jest Joanna Ustowska, z wykształcenia lekarz-psychiatra. Gdy w 2005 roku zgłosiła się do konkursu Gdyński Biznesplan z pomysłem przedszkola, w którym edukacja prowadzona jest metodą Marii Montessori, nawet jurorzy zastanawiali się, na czym ta metoda polega. Tutaj dajemy dzieciom możliwość rozwoju we własnym tempie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, możliwościami. I to jest właśnie taka najbardziej charakterystyczna rzecz i to, co jest najcenniejsze w tej pedagogice. Klub przedszkolaka Montessori zdobył w roku 2005 drugie miejsce w konkursie Gdyński Biznesplan. Przedszkole powstało w Gdyni Orłowie i było pierwszą tego typu placówką na Pomorzu. Kolejny oddział powstał w Sopocie. Bardzo, no można powiedzieć, dobre efekty edukacyjne. Także przedszkola są pełne, przed nami otworzenie szkoły. Innowacyjność, coś czego na rynku jeszcze nie ma, to istotny czynnik decydujący o powodzeniu biznesu. Ale jest też wiele racji w stwierdzeniu, że najlepsze biznesy rodzą się z prostych pomysłów. Przykładem tego jest sieć kawiarni Coffee Way. W kolejce SKM, w drodze do pracy, czy też wracając do domu po ciężkim dniu, kubek wyśmienitej, ciepłej kawy potrafi dodać energii i pobudzić do działania. Coffee Way to sieć kawiarni w Gdyni, Władysławowie i Warszawie, oferujących bardzo dobrej jakości kawę na wynos i w atrakcyjnej cenie. Pomysł grupy studentów zdobył drugie miejsce w konkursie Gdyński Biznesplan w roku 2010. Polecam wszystkim udział w Gdyńskim Biznesplanie i gorąco zachęcam do prezentowania swoich pomysłów. Coffee Way jest przykładem na to, że mając prosty pomysł, troszeczkę innowacyjny w stosunku do tego, co jest na rynku, można zaistnieć i można zarabiać pieniądze, prawda? Prawda. I to najprawdziwsza prawda. Bo przecież o zarabianie pieniędzy w każdym biznesie chodzi. Ale żeby prowadzić dochodową firmę, ważne są sprzyjające warunki rozwoju. O to właśnie dbają władze miasta Gdyni. Konkurs Gdyński Biznesplan zrodził się z jednej strony z przekonania o tym, że samorząd odpowiada i powinien odpowiadać za rozwój przedsiębiorczości, za wspieranie przedsiębiorczości. Z drugiej strony z oczekiwania bardzo wielu, często młodych ludzi, którzy mając świetny pomysł na towar, na usługę, nie bardzo wiedzieli, jak zabrać się za założenie firmy. Często obawiali się kwestii prawnych, podatkowych. Nie bardzo wiedzieli, jak konstruować swój właśnie biznesplan. Stąd idea spotkania ludzi, którzy mając swoje doświadczenie, dzieląc się z przyszłymi przedsiębiorcami tym doświadczeniem, wspierają pojawianie się nowych firm na terenie miasta. Za nami już 10 edycji konkursu Gdyński Biznesplan, jednego z najważniejszych elementów programu Przedsiębiorcza Gdynia.
Do pierwszej edycji w 2003 roku zgłosiło się 67 osób, które przedstawiły 71 pomysłów na biznes. Statystyki tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu to 725 osób i 641 biznesplanów. Łącznie przez 10 lat jurorzy konkursu Gdyński Biznesplan wnikliwie i rzetelnie ocenili około 3000 biznesplanów, zgłoszonych nie tylko przez mieszkańców Trójmiasta, ale także z Polski i zagranicy. Wiele z nich funkcjonuje, rozwija się i wzmacnia gospodarczą tkankę miasta Gdyni. Kierujemy się pomysłami i projektami, które są projektami innowacyjnymi, które kreują nową rzeczywistość. Wśród pomysłów zgłaszanych na konkurs Gdyński Biznesplan prym wiedzie branża IT. W tym sektorze widać olbrzymi potencjał, ale nie tylko w tym. Inżynieria, nowe technologie, multimedia, projektowanie, a także astronomia, edukacja, doradztwo i finanse. Głównie w tych branżach widzą możliwość sukcesu uczestnicy konkursu Gdyński Biznesplan. Rzadko zdarza się, że człowiek sięga w głąb siebie i wymyśla coś, czego tak naprawdę dotychczas jako standard nie ma. I tego typu pomysłów szukamy, czegoś, co po prostu na rynku nie funkcjonuje jako standardowe rozwiązanie. Tegoroczny konkurs zamyka pewną epokę. Po 10 latach przyszedł czas na podsumowanie i wytyczenie nowych kierunków rozwoju konkursu, który stał się krajowym prekursorem i wzorem dla innych podobnych inicjatyw. Myślę, że w tej chwili trochę to pójdzie w kierunku biotechnologii. Na pewno w kierunku wykorzystywania tej czystej energii, która jest bardzo pożądana w świecie.